Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest Assassin's Creed Odyssey. Ja sobie szukam questa, który właśnie ostatnio wzięliśmy i teraz sobie przypomniałem, jak to powiedziałem na głos, że włączyłem jego śledzenie. Więc bez sensu. Ale tak sobie patrzę, co tutaj mi weszło. Tu dużo questów nagle. Ateński Związek Morski, bogowie Morza Egejskiego, heresi czcicieli i tak dalej. I tu zobaczcie, jakie tu są zajebiste nagrody z tego. Zdemaskuj i zabij członków Związku Morskiego, czyli co? Ci czciciele, to jest rzecz, której ja chyba wcześniej nie zwróciłem uwagi. Każdy z nich jest jeszcze osobno, oczy kosmosa, srebrny szlak. Tak, każdy z nich ma jeszcze swoją taką jakby podsektę. I jak ja wykończę ich wszystkich, a tutaj mamy, oni też się, wybraniec, nie, oczy kosmosa. Aha, to jest taki główny przywódca tej pomniejszej sekty. Okej, spoko. No i widzę, że tutaj za pokonanie wszystkich są bardzo ładne zestawy. Tu jest, widzę tego ateńskiego wojownika, który no, wygląda genialnie. Ten też wygląda całkiem spoko, myślę. Herosi czcicieli. No to jakaś taka, taki diadem. Oczy kosmosa, to mógłbym zrobić i zresztą nawet dwa pancerze z tego już mam i chyba ich używam nawet, szczerze mówiąc. Szkoda, że nie mogę zobaczyć, co to będą za nagrody. No ale dobra, trudno. Okej, bo chyba teraz sobie odznaczyłem to, to zadanie. Dobra, serce z kamienia, to będziemy robić. No bo jak już tutaj jesteśmy i mam to, no to... mam tego questa, no to sobie to zróbmy. Pooznaczajmy, co trzeba. Przy okazji jakieś pytajniki się jeszcze zrobi. Dobra, no i, no i co mówiłem, że ta zatoczka wygląda jak pytajnik i jakiś obóz? Mamy obóz piratów, proszę bardzo. Zajrzyjmy tam sobie. Weźmy wino i spadamy. No i przy okazji jeszcze trochę materiałów po drodze. Już by się wypadało zacząć skradać? No, myślę, że tak. Zatoka piratów. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Zabij przywódcę bandytów. Dobra, tu powinienem być w miarę bezpieczny. I w miarę bezpiecznie powinienem być w stanie sobie też wypatrzeć przeciwników. No i nawet muszę zrobić ten ten. O kurde. Dużo ich tu. Nawet muszę zrobić ten pytajnik, żeby... żeby zrobić questa, no. O to mi chodziło. Dobra. To co? To lecimy w takim razie. Jeden. Drugi. Damy radę jeszcze następnego? Nie, nie. Nie daliśmy, ale to nic. O ty, tacy jesteście. Będziecie mnie tu kurna podtruwać, skurczysyny. Nie ma tak. Stryk, proszę bardzo. I ciak! Następnym super kombosem. Nie ma was. Nie, tu będą kurna piraty straszyć. Proszę bardzo. No i mieczorkiem to ja lubię walczyć, no. To tam jakieś ślady? Ślady czcicieli? Ale dziwne by było, jakby piraci mieli coś takiego. Chociaż z drugiej strony, jak tak się... bardziej nad tym zastanowić. To wcale nie dziwne, ale dobra, no ja tu nie po to. A co, wystarczy? No chyba wystarczy, nie? Dobra. Znajdź, zdobyć składniki eliksiru. Teraz grzybki. Można je znaleźć w kolebce mitów w Serifos. Dzikie grzyby przechowuje się w magazynie celnym w południowej części wyspy. No to też gdzieś... w tej okolicy. Aha, kolebka mitów to jest cała ta wyspa się tak nazywa. Ciekawa nazwa. Muszę przy... O kur! Jeszcze jakiegoś dzikiego kota słyszę. Idź precz, dziku! Gdzie się podpala rzeczy? O! Znaczy, moje bronie. No kurna, ryś! Jak w mordę szczelił rysiu. I to nie jeden. O kurde, zginę tu. Zginę. Nara. Dzika przyroda mnie zamorduje. Gryźcie się nawzajem może, co? Jesus. Odejdź.
Ładny! Ładny cię! Dobra, nie udało się. Leczonko, jeszcze jedno. Ała! No nie, dobra. Nie! Spadam stąd. Chryste, piratów zabiłem bez większych problemów. Rysie mnie prawie zagryzły. Dobra, idę po te grzyby. Cholipka, no. Się nie spodziewałem takich zajadłych przeciwników. No dziki są twarde, a rysie szybkie. Zabójcze połączenie. Dobra, to widzę, że będą mi przeszkadzać niestety w wejściu do środka. Czy to jest jakaś cała ten? Cała miejscówka, ten magazyn? O kurde, no jest. Ale też nie jest jakiś szczególnie duży. Widzę, że pan przywódca już jest na samym początku. Na dzień dobry. Tam te rzeczy mnie nie interesują. Jak to wygląda? No wygląda to tu następująco. Okej, ten już sobie poszedł. Więc możemy spróbować się tu zakraść. Dobra, to możemy sobie podkraść. Spalić. To też już możemy to sobie przywłaszczyć. Przytrzymałem? Udało się? Nie miałem znowu opcji, żeby go... No kurde, czemu? Nie miałem opcji przytrzymania. No nie wiem, czy coś źle kurna zauważyłem, czy co? Ale przytrzymałem Y, naprawdę, słowo daję. Uwierzcie mi, proszę. Dobra, no na szczęście wszyscy mieli to w dupie, no ale no spokojnie dałbym radę go zabić, tylko nie mogłem przytrzymać zabójstwa. Nie wiem dlaczego. To też już nie pierwszy raz. Coś takiego miało miejsce. Dobra, jak to tu wygląda? Za tym chyba nikt nie zatęskni. Mogę go jeszcze przenieść. Ten to będzie za chwilę chyba schodził. O, nawet już zszedł. Skubany. Chyba nawet zeskoczył, bym powiedział. No, długo nie pospał. Myślałem, że pozwoli mi się i swojego kolegę tutaj wykończyć, ale niestety nie. Dobra, ciach. Ukradni. No i skrzyneczka by nam jeszcze została. No to co? No to już bym też ją dziabnął, nie? Nie dam rady wyjść przez okno? Serio? Nie wyjdę przez okno? No, wyjdę przez okno. I skrzyneczkę mamy tutaj. I pstryki, miejscówka zrobiona. I tyle mnie widzieli. No, z delikatną frustracją na początku, ale... Ostatecznie dobrze wyszło, bo chłop nie zaalarmował reszty, więc... No, szkoda, że się nie udało doskoczyć. Dobra, questik zrobiony. Ja taki trochę idzie przynieść, no ale zobaczymy, bo może fabułka dowiezie. Zapowiada się ciekawie, a może będzie jakaś jego kontynuacja, może wiecie, tutaj pomożemy w małżeńskich wyborach, a za jakiś czas wpadnie nam quest, że jednak kurde, to nie jest królewicz z bajki, że jednak pieniądze to nie wszystko. Cały czas mi tego rysia tam zaznacza. Jakbym miał po niego wrócić. No jestem, no. Tak se siedzicie i czekacie, co? No dobra.
Here's everything you asked for. Miłej zabawy, wino i dzipki. Thank you, Mistyos. Now I just need a more personal artifact. Aha. The last ingredient. I've come this far, I'll see it through. What else do you need, witch? No, no. What I need, the girl can provide. I'll give you whatever you need to be with Etios. We'll just need a little snip of your beautiful locks. Your part in this is done, Mistyos. Come to the selection ceremony at Aetios's house to witness the fruits of your labor. It's the one overlooking the sea. You've Albo. Got to come! Once Etios picks me, I'll make sure to pay you your due. I hope he has deep pockets. His love didn't Albo come cheap. Pożałuję tej decyzji, że im pomogłem. Jej pomogłem. See you at the ceremony, Mistyos. I ceremonia wcale nie będzie czymś przyjemnym. Dobra, następnej nocy. No ja nie mam tyle czasu. Poczekam sobie do rana, rzeczywiście, ale wsiadam na statek i zabieram. O, właściwie nawet nie wsiadam na statek, fast travelem po prostu wracam do Aten. Ciekawe, czy mogę przegapić tę ceremonię. Też ciekawe. Ciekawe, ciekawe, dobra. No to jaka mała wysypka śmieszna. Ciekawe, cóż by się na niej kryło. No nieważne. Zadania. Wszystkie nie, Odyseja. Ostracyzm. Z powrotem na mapę. I mamy tu. A ja tu nadal nie mam fast travela. Well, ale port powinien być. O, jest, dobra, to chociaż tyle. You must be the one Pericles sent. I am. He said there was an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. Drogi powód. What's my role in this? The votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the Ostraca in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does, and he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. No, tu bym nie był akurat taki pewien, ale okej, okay, no, Cassandra, jak ty wierzysz w swoje umiejętności, to ja mam nie wierzyć. Gods from all over the Greek world. You wouldn't think the city was besieged by an army of Spartans. W sumie byłem poza murami i muszę przyznać, nie widziałem tam zbyt wielu Spartan. Dobra, no jak to tu będzie wyglądać? Nie mówcie, że to jest jakiś pytajnik jeszcze przy okazji do zrobienia, bo będzie gorzej. Ciężko stwierdzić, chyba nie. Będzie gorzej, będę musiał wszystko kurna zrobić. Dobra, na razie jest się... O, nie. Kryjmy się w krzokach. No i zobaczmy, co my tu mamy. Spal zapasy, znajdź skarb, czyli co? Możliwe, że... chciałem powiedzieć, że możliwe, że nie ma żadnego trudniejszego przeciwnika, ale no... Niestety są, ale dobra, nie ma ich ogólnie tak dużo. Nie ma też mowy, że nie mogę zabijać. A, to zawsze spoko. Dobra, mam już dwa skarby, mam zapasy. Mam oznaczonych przeciwników. Więc nie ma co czekać. Czekajcie, bo ten może... przy fontannie może tutaj troszeczkę nam przeszkodzić. To jest fontanna? Misa taka bardziej. Bo woda nie tryska. Hono. Hono na chwilę. No, był duży. Nie przemyślałem tego, ale na szczęście był do zrobienia na... na zwykłe zabójstwo. Dobra, hyc na górę. Siemonko. I hyc na dół. Skarb numer jeden. Podmianka. Jeszcze gdzieś muszę podmiankę zrobić.
Dobra, przeszukanie. A, bo to są zapasy. No to patrzcie, co się dzieje. Sztryk. Zrobione. Hop. Sztryk. Tamtego zostawmy, bo ludzie się mogą zacząć burzyć, że tam kogoś zabiłem. Potem, o cholera. Potem mnie będą szukać, tak mnie już widzę, szukają. No i zobacz, co się z kolegą stało. Co, nie pójdziesz? Nie pójdziesz, nie zobaczysz? No właśnie. Zobacz, jakie straszne rzeczy. Kto by pomyślał? No ludzie i tak widzieli, ale nadal jestem poza wzrokiem najemników, więc mi to pasuje jak najbardziej. Ej, tyle mnie widzieli. Dobra, załatwione. No, ciekawe to było nawet. Łatwe, szybkie, proste, przyjemne. Ile zostało? Dwóch. No, to się będą gęsto tłumaczyć. Czekajcie, znowu włażę na jakiś teren. Same tu są obozy, kurde. Do robienia. Na tych pytajnikach. No nic, będzie co robić pomiędzy odcinkami. Kiedyś tam. A jak już tu jesteśmy, bo u tego kowala chyba nie byłem, może ma inne ciuchy dla konia. Kup. Nie, na dół. Nie, to same, dobra. Czyli pewnie zależy od miasta, czy tam regionu, w którym jestem. Muszę wygooglować jakieś ciekawe. Tak jak w Origins zrobiłem. What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived. The votes have been tallied. Kurna, szybko. Jakieś maszyny mają, czy co? The people have decided that Anaxagoras should be ostracized from Athens. Chłop przeniknął przez innego chłopa. O, Sokrates, do ciebie uratowałem? Damn! We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. You said you were close. He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. To weź go tam gdzieś w napisach końcowych umieść, co? Would Pericles normally defend someone? A good friend? Of course. Yet, Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. Ale czy rzeczywiście była taka sytuacja? Who are you? Historycznie? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? My name is Cassandra. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree. No, no drachmy są ważne, ale no. Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmy, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point. Who is more responsible? Anaxagoras for getting himself mixed up in this, or you? For simply sealing his fate. I'm not responsible for his actions. I have one thing to think about, my own.
Then I hope you also think about today, about Anaxagoras, about choice. Socrates, there you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras' fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. Coś mi się wydaje, że będzie damy. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother. Otóż to, Cassandro, otóż to. Sympozjon Periklesa, tak? To jest to? Dotrzyj do domu? No to let's go, moi drodzy. Ale! No przykro. No ale tak to musi wyglądać. Tłumaczyłem wam dlaczego w poprzednim odcinku. No na dzisiaj to już tyle. No, dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej pa!